Słuchajcie, jest ten filmik dla lubownicy Soroko. Słuchaj, zapomniałaś o nim? To była taka przygoda, taka na krótką metę. Wiesz doskonale, o czym ja mówię. Wyszedł z więzienia Soroko, nie miał gdzie się podziać i ty jako się tak przyplątałaś, chatę miałaś, rura ci zardzewiała, no to on postanowił ci tę rurę przeczyścić. A ty mówisz, że zaszłaś w ciążę i poroniłaś. Słuchaj, jego zadaniem było tylko luja wsadzać, tak jak każdego mężczyzny. Nigdy nie byłaś jego dziewczyną. Rozumiesz, czy nie? Nie zgadzam się z tym. Przynajmniej. A dlaczego, to cię wytłumaczę. Nie znałaś go. Ale kiedy stał się medialnym człowiekiem, to nagle sobie o nim przypomniałaś. Tak? No, no chcesz zarobić. Na kim chcesz zarobić? Nigdy nie był twoim mężem. Nigdy nie był twoim chłopakiem. Byłaś jego lubownicą. No tak. Więc odszedł się od niego. Daj mu spokój, niech on żyje swoim życiem i ty zapomnij o tym, że dostaniesz jakieś pieniądze. Bo na to się nikt nie zgodzi. Ja się nie zgadzam. Życzę ci miłego dnia. No, na razie.